Z Ewangelii według świętego Mateusza. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków. Te słowa Pana Jezusa wypowiedziane zostały w momencie, w którym Jezus jest bardzo poruszony i wściekły na faryzeuszy. Nazywa ich grobami pobielonymi, co w moim przypadku musi brzmieć bardzo, bardzo osobiście. Pobielony grób, pełen robactwa w środku. I taka jest prawda o mojej duszy, zresztą o twojej, bracie i siostro, też wiemy doskonale. Tymczasem Jezus mówi, dopełnijcie miary wyznaczonej przez waszych przodków, tej miary zła, która się dokonuje w życiu. I bardzo bym chciał dzisiaj wyciągnąć z tych słów jakieś pocieszenie. I pierwsze, jakie mi przychodzi do głowy, to ta myśl, że zło ma swoją miarę. Zło ma granice, nie jest ani wieczne, ani niezwyciężone. Zło ma swój koniec, ma swoją granicę i swoją miarę. I Bóg tą miarę zna i wyznacza. I to jest pocieszenie. Nawet jeżeli miałbym dojść do granicy zła w moim życiu i w mojej duszy, to za tą granicą jest na powrót miłosierdzie Boże. Zło się kończy. Miłość nigdy nie ustaje. Do zobaczenia jutro.